Drodzy braterstwo, a zatem słowa, które były czytane, które znamy najczęściej i najczęściej wspominamy z Ewangelii Łukasza w odniesieniu do Starego oczywiście Testamentu i wydarzeń, że Naaman był uzdrowiony, Asyryjczyk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, ja nie chcę powiedzieć, że dalszej historii nie znamy, ale ile razy, jak kiedyś powiedziałem, ile razy czytamy Słowo Boże, tyle razy coś nowego znajdujemy. Nawet gdybyśmy 1000 razy ten sam tekst czytali, 1000 nowych myśli będziemy znali. Nie te stare zapomnimy. One są, ale coś nowego. Bo akurat Bóg na dzisiejszy czas mówi, to ci jest potrzebne. Ja dam teraz to zrozumienie tego zagadnienia. A zatem stwierdzenie, ja już przeczytałem, jak często słyszę, proszę Pana, ja już przeczytałam, czy przeczytałem Biblię, raz, dwa, trzy, ktoś mówi... I co? No to już przeczytam, to już nie muszę. Ja nieraz mówię już od deski do deski, jak to się mówi, 50 razy Biblię przeczytałem, a oprócz tego, no 1000 tekstów, prawda, oprócz tego. I w związku z tym nie mogę powiedzieć, że teraz na Biblię. Nie. Ja mogę słowo tylko poznać, ale rozumienie Bóg daje w miarę postępującego czasu i potrzeby chwili, którą przeżywamy. A zatem chcę dzisiaj zwrócić uwagę na znane, jak powiedziałem, zagadnienie, ale troszeczkę dalej idąc już po tej całej historii wspaniałej, gdzie wielką wdzięczność okazuje pogański wódz wojsk pogańskich, gdzie pokazuje, dając przykład, że jakby czasami chciał nas zawstydzić, bowiem nie zawsze my jako wierzący ludzie, należący jak wierzymy do ludu Bożego, jesteśmy ludźmi, którzy Bogu tak do końca oddają cześć. I nieraz bywa, że wkradnie się coś, co jest, co dzieci powiedziały, że być nie powinno, co jest kłamstwem. Oczywiście. Czy tak Bóg objawił odnośnie swego narodu izraelskiego taką prawdę? Czy powiedział może o ludzie ostatecznym takie słowa? Myślę, że tak, zaraz to sobie przybliżymy. I oto prorok Ozeasz wspomina w proroctwie Słowa Boże, 4:1-2, gdzie czytam. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma wierności, miłości, poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo. Kłamstwo, to artykułuje, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa, morderstwami i tak dalej. Pan ma powód do skargi. I Pan zawstydza nas, pokazując pogańskie narody, jednostki czy grupy, które w pewnym czasie, gdy poznały, spotkały się z Bogiem, one zaczęły inaczej myśleć, mówić i czynić. Przybliżmy tedy historię, którą chciałbym przypomnieć. Mówię przypomnieć, bo je znacie. Drugą Księgę Królewską, 5. I tam w 5, od 19-27, przeczytam, oczywiście za chwilę do tekstu wrócę, ale przeczytam rozpoczynając od 19, który jest jakby takim wierszem oddzielającym jedno wydarzenie od drugiego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, do Naamana. Idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi. I teraz będziemy mieli historię. Idź w pokoju. Kiedy on spotkał się z Bogiem, kiedy został oczyszczony, kiedy chciał darami obdarzyć proroka, kiedy chciał Boga uwielbić poprzez też dary, bo rozumiał tak, że należy Bogom przynosić ofiary, a więc to samo chciał uczynić i Bogu Izraelskiemu. Elizeusz mówi, ja nie potrzebuję, idź w pokoju. Takie piękne, chrześcijańskie jakby pożegnanie. Idź z Bogiem. Niech cię Bóg prowadzi. Nieraz używamy takich czy innych słów. Ale to, co nas interesuje od 20-7 słowa następujące. Gehazy, często stary przekład mówi Giezy, żeby nie łamać języka, weźmiemy Giezy. Sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie. Oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka.
nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazy za Namanem, a gdy Naman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył z swojego powozu na spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on tak: uczciwych! Aha, no za chwilę wrócimy. Pan mój wysłał mnie z wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do niego dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich. Ja artykułuję nie bez celu. Z góry Efraimskich. Dajże dla nich talent srebra, dwie szaty na zmianę. Naman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to dwom sługom, którzy nieśli przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk, tu Gehazi odebrał, z ich rąk i złożył w domu mężów tych, zaś odprawił, a oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz: skąd wracasz, Gehazi? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego: nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwki, niki, winnice, trzody owiec, bydło, niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Mówiłem, że znacie ten fragment, ale o Naamanie się częściej mówi przy chrzcie i tak dalej, to zanurzenie. A o tym się może mniej, nie wiem dlaczego, bo dlatego, że gdzieś tam, gdzieś w echu naszego życia znajdują się też takie kłamstwa, takie czy inne i tak dalej, mniejsza o to. W każdym razie historia rozpoczyna się od tego szczęśliwego powrotu do ziemi aramejskiej, powrotu wojska, które towarzyszyło Naamanowi. Jego zadowolenie, kiedy wracał do tej Syrii, jego zadowolenie, gdy rozmawiał, jego zadowolenie, gdy jeszcze po drodze pokazywał swoje ciało, które było czyste jak ciało dziecięcia, bo o czym sprawozdają poprzednie teksty, to już znacie. Był spokój, była radość. A w książce Prorocy i Królowie jest napisane tak: kiedy Bóg daje pokój i szczęście, szatan prowadzi do kłopotów. To jest tak, jak takie przysłowie jest, nie wiem, czy w Bielsku też. Bóg daje kupca, a diabeł faktora. Jest to znane też tu? No, widzicie. No więc, kiedy jest wszystko dobrze, układa się jakoby, nie będzie tak dobrze za chwilę. Diabeł, szatan prowadzi do kłopotów. Gehazi stał się wykonawcą szatana, sługa proroka, który no, wydawałoby się, od którego należałoby więcej oczekiwać. Przynajmniej ja tak myślę, że więcej bym oczekiwał od niego jak od siebie. On stał się wykonawcą szatana, pewnych działań. Jakie były kłamstwa Gehazego? Pamiętajmy, że grzech rodzi grzech i prowadzi nieraz do straszliwych historii. Historii, którą jedną z nich być może znacie, bo jesteście niedaleko ziemi cieszyńskiej. Być może było kiedyś mówione, czy ja, czy ktoś, ale jest to prawda, historia o tym zapisała. Jest za Wisłą tak zwana Trójwieś. Wiecie, co to jest. I Stebna, Koniaków i Jaworzynka. Pomiędzy wojną pierwszą a drugą, wtedy jeszcze były wielkie
pastwiska i mnóstwo owiec, baranów, kóz i tak dalej i wypasy. Bo i dziś te są, ale wiecie, tam jakaś garstka ich setka, dwie prowadzona jest. Kiedyś to były wielkie stada, wielkie ilości tych zwierząt. Pasterze wyprowadzali te owce, te barany, kozy i w jesieni sprowadzali. Część sprowadzano, sprzedawano, część zostawiano na zaród tak zwany w tych oborach przez zimę, żeby znów wiosną już też z owcami, które też były tam z kozami, wyprowadzić znów na te pastwiska. Ale ponieważ wilki się zbliżały, bardzo często podchodziły pod obory, i tam podkopywały się nieraz, nie w taki sposób się próbowały dostać, no i zagryzały i rozszarpywały te owce. Postanowiono postawić na warcie każdej nocy jednego z pasterzy, którzy paśli te owce. Wiedzieli, że pasterze są ludźmi, którzy naprawdę kochają te owce i oni się najlepiej będą opiekować. Chodzili pomiędzy tymi gospodarstwami, mieli przy sobie widły, niektórzy kosę, zależy coś, i mieli też zawsze garnek, taki zwykły garnek i jakiś tam kij czy coś. Dlaczego? Dlatego, że w razie gdyby pojawiły się wilki, to oni krzyczeli i walili tymi kijami w ten garnek i wtedy huk był. Wiedzieli inni, że wilki przyszły i trzeba wstać, kto miał jakie narzędzie, a mieli najczęściej te widły, najczęściej jakieś tam drągi czy kosy i z tym wybiegali. Pewnej nocy jeden miał z pasterzy być, ale zachorował i poprosił swojego znajomego, który był takim niby dowcipnisiem. I on mówi, haha, ja się tu trochę zabawię, wziął te sprzęty i tak dalej. I w pewnym momencie, a nie było wilków, nie przyszły jeszcze, zaczął krzyczeć, walić ten garnek, no to wszyscy ubrali się, kto czym miał, co wziął i wybiegli, gdzie, co? A on, ha, 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 zaczął się śmiać. Wtedy pogrozili mu tam coś, poszli spać. Ale drodzy, nad ranem, kiedy się dosyć dobrze śpi, a trzeba nieraz wstawać, ale dosyć dobrze się śpi, znów to samo zrobił. Znów wybiegli. Ale wtedy go już pogonili, gdyby nie uciekł, to by mu tam wlali. Ale oczywiście wilków nie było. Mijały dni, mijały tygodnie i pewnego dnia tak wypadło, że znów ten człowiek nie mógł i poprosił tego, ale mówi, nie wolno ci tego zrobić więcej. Ten sam wyszedł, żeby pilnować tych obór. I chodził między nimi, patrzył. W pewnym momencie zobaczył wilki. Zaczął krzyczeć, uderzać w ten garniec, ale wiedzieli już inni, kto to jest. I nikt nie zareagował. I wilki rozszarpały tego człowieka. Ich było za dużo, bo jak jeden, tam dwa, to uciekną. Ale przyszła cała chmara tych, proszę? Stado, dobrze, tych wilków i rozszarpały tego człowieka. I kiedy rano zobaczyli ludzie, wilki nie poszły już do owiec, ale rozszarpały go. Czy musi zawsze tak się skończyć historia? Nie. Ale to jest jeden z przykładów, który pokazuje, że niedobrze jest posługiwać się kłamstwem. Gezy czy Gehazy, obojętnie już jak tam wypowiemy, powiedział, ja przychodzę w uczciwych zamiarach, a to była nieprawda. Powiedział, Pan mój mnie wysłał, a przecież to była nieprawda. Przyszli ci prorocy, też nie przyszli. Gdzie byłeś? Nigdzie, Panie, nie wychodził Twój sługa. Kolejne kłamstwo. Przecież Bóg objawił to Elizeuszowi wszystko, co się stało. Gezy chciał wziąć zapłatę za swoją służbę. On sobie pomyślał, ja z prorokiem jestem tak długo i prorok, no cóż, żywię się, mam gdzieś spać, no ale ja nic nie mam, żadnego dochodu, a więc dlaczego mam nie skorzystać, tym bardziej, że Naaman chciał nam to dać.
I on na pewno się ucieszy, że może chociaż troszeczkę dać, co było prawdą, bo Naaman się bardzo cieszył, on mu chciał więcej. Dał mu w ogóle więcej. Naaman był nieświadomy tego, co się dzieje. On chciał odwdzięczyć się jakby Bogu przez danie tego daru. Dlatego mówi, ja ci nie talent dam, ale 2 talenty srebra. Szaty dla tych młodych ludzi. Ja wiem, że mam za co dziękować Bogu izraelskiemu. Dlatego on to ze szczerości robił. Bóg, ponieważ pokazał Elizeuszowi, co się działo, pokazał też coś nie tylko Giezemu, ale mnie i myślę nam dzisiaj. Oto kolejny cytat. Człowiek może okłamywać innego człowieka, lecz nie Boga, ponieważ oczy Pana są wszędzie i wszystko widzą. Nie powinien okłamywać nawet człowieka, ale biada, jak okłamuje Boga. Dlaczego? Bo Bóg jest wszędzie. Oczy Boga widzą wszystko. Giezy myślał sobie o swoich interesach, no bo tam było wymienione, czy jest czas, żeby nabyć szaty, winnice, trzody, bydło, niewolnice, niewolników, pytał Elizeusz Giezego. On myślał sobie o swoich interesach, a nie oddawał Bogu chwałę za to, co widział. Chorego Naamana i zdrowego Naamana. Przeciwnika Izraela i przyjaciela, przeciwnika Bożego, w sensie, że on chwalił innych bogów. I teraz chwalce prawdziwego Boga. Z tego się powinien cieszyć. On myślał o swoich interesach. Następne myśli z książki Procykrowie. Karzące słowa Elizeusza nie tylko zostały skierowane do Giezego, posłuchajmy, nie tylko do Giezego, lecz do ludu Bożego, a takim się mamy, żyjącego w każdym czasie. Jest do nas skierowane, czy nie? Jest, oczywiście. Bóg wszystko widzi. Słowa skierowane nie tylko do Giezego, ale do nas, do ludu Bożego, żyjącego w każdym czasie. Dzisiaj, kolejny cytat, Bóg jest blisko człowieka, lecz większość z ludzi wybiera srebro, złoto, a nie zbawienie. Jest to smutny cytat, każdy, ale ten szczególnie. Dlatego Bóg pyta dzisiaj, czy jest to czas gromadzenia bogactw? Czy jest to czas? Czy nie jest czas pomyślenia o zbawieniu? O człowieku drugim? Naaman, kiedy wrócił do swojego kraju, on opowiadał o tym, co się stało. Że doznał uzdrowienia, że jest zdrowy, ale jego wojskowi, oni też wiedzieli, co się stało z Giezym. Bo wiecie, wieść się rozeszła, tak jak dziś. Jeszcze za dużo my nie wiemy. Tutaj już Australia dzwoni do nas, czy Stany już nam mówią, co to się tam dzieje, czy coś. A my jeszcze nie wiemy wielu spraw. Tak samo wtedy. Nie mieli telefonów, ale mieli posłańców. I dlatego też, drodzy, dowiedzieli się. I niektórzy z nich, poznawszy tę historię, zadawali pytanie, to cóż to za wierny sługa proroka? Cóż to za wierny człowiek Bogu, który tak posunął się do kłamstwa, aż dotknięty został trądem naszego Pana, Naamana. Przeczytałem na początku cytat. Kiedy Bóg daje szczęście, szatan prowadzi do kłopotów. Tak, szatan też chciał zohydzić tą sprawę proroka Boga samego poprzez
pokazanie, kim jest Giezy. Pamiętajmy, że problem grzechu to nie jest tylko problem nasz czy kłamstwa. To jest też problem ludzi, którzy się o tym dowiedzą. Ludzi, których okłamaliśmy może, którzy powiedzą, wiecie co, oni są tacy sami jak my. Świadectwo będzie niekorzystne. Ze stratą lepiej, ale dotrzymać słowa. Giezy, cytat kolejny z tej książki. Giezy niósł swój rezultat grzechu do grobu. Podoba mi się ten cytat. Dlaczego? Bo pamiętacie, on wykopał sobie tam dół, zakopał przy tym i tutaj ten dół przedstawia jakby przenośnik grób. Niósł swój grzech do grobu. Co jest przykładem dla mnie. Mniemam, że dla nas być powinien, abyśmy nie nieśli zła czy rezultatu z grzechu do grobu. I oto ta myśl smutna, że trąd Namana na Giezym i smutne, i na jego potomstwie. Wybrał ziemskie sprawy zamiast niebiańskie. Cytat ostatni, już nie będę cytował. Ziemskie bogactwa jak rak. Nowotwór byśmy dziś mogli powiedzieć rak. Zjadają duszę ludzką. Srebrny szekel, strojne szaty bardziej interesują ludzi niż niebiańskie bogactwa i szata usprawiedliwienia. Być może ktoś powie, mnie nie interesuje. Dobrze, ale zawsze trafią się tacy, których to interesuje. Być może było to wczoraj. Oby nie było tego dziś czy jutro. Jak rak zjadają duszę ludzką. Dążenia. Wystawienia sobie celu. Bóg nie mówi, że bogaci nie będą zbawieni. Ale nie mogą być priorytetami te sprawy. Rodzina objęta trądem ukazuje tę historię, że zainteresowani grzechem zasługują również na karę. Dzisiaj możemy przyjść, jak w historii dla dzieci, i powiedzieć: Boże, przepraszam Ciebie. Jeśli Ciebie okłamałem, a jeśli okłamałem przysłowiowego Kowalskiego, jego przeprosi. Dziś mieliśmy lekcję o tym, prawda, o tym przyznaniu się i tak dalej, o tym, co z przykazania mówią. Drodzy, nieraz jest trudno, ale należy to zrobić. Przebacz mi, przepraszam Cię, bo okłamałam czy okłamałem. Wtedy będzie przebaczony. Ale jeżeli pozostaniemy w grzechu kłamstwa, grzech rodzi grzech. Kłamstwo będzie potęgowało się, bo żeby tamto ratować i siebie właściwie w tym kłamstwie, to będę drugie wymyślał. A ponieważ ktoś będzie demaskował, to będę trzecie wymyślał. Podczas kiedy lepiej zatrzymać się, ale tu trzeba odwagi powiedzieć przepraszam, okłamałem. Jest to trudne. Ale to daje pokój, to daje radość, to daje czystość. To jakby zdejmuje trąd grzechu z naszego życia. Bo co Bóg nam przez Chrystusa daje? Niebiańskie bogactwa i szaty usprawiedliwienia. Zatem piękna historia, znana nam wszystkim, ale historia, która jawi kilka pytań. Jaka jest Twoja mowa? Czy ona jest prawdziwa? Jezus, wiedząc o tym, że język, gdyś mieliśmy o języku według listu Jakuba, który powściągnąć trzeba, że język czyni zła wiele, mówił, mówcie tak i nie.
Bo jak coś więcej, to już jest bardzo niebezpieczne. Jaka jest moja mowa, twoja mowa? I pytanie drugie wśród pytań. Czy do końca mówimy prawdę? A to już jest ciekawa myśl. Czy do końca mówimy? Bo mówimy, zacząć możemy, ale później już końcówka jest całkiem inna. Pamiętajmy, że posłanie Boże jest posłaniem dla mnie przede wszystkim, ale dla każdego z nas. Bowiem to posłanie uczy, że należy ukazywać ludziom Boga i wdzięczność wyrażać za to, co uczynił, że prowadzi, że błogosławi, że powstaliśmy rano kolejny raz, aby Go wielbić. A jeżeli powstało, a na pewno gdzieś kiedyś powstało coś, co obraża Boga i człowieka, wyznajmy to. Bóg nam przebaczy, będzie miłował i wprowadzi do Królestwa Zbawionych, gdzie nie będzie kłamcy, ale tego, który mówi prawdę. Amen.